te osoby były w domu pozamykane. Kończyły szkoły i najczęściej no, siedziały w domu, pomagały rodzicom, nigdzie nie wychodziły. Zaczęliśmy w piwnicach, w napachaniu w szkole podstawowej. Bardzo dobra inicjatywa. Była świetlica właśnie dla osób niepełnosprawnych po 21 roku życia. Kobiety, które tam dowoziły te dzieci, były pełne zaangażowania i szczęśliwe były, że te dzieci chociaż mogą te 4 godziny, czy te nawet te 3 odpocząć od tych dzieci. I powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Rodzin Roktar. Postanowiliśmy zrobić warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Baranowie. Skończyłem szkołę w Omińskach podstawową i zawodową jako wiekliniarz. Tam byłem w internacie i później miałem jakieś 4 lata przerwy, bo jeszcze nie było warsztatów. To teraz się nudziłem w domu. Wsika, żeby nie wysychało, żeby się lepiej plotło. Przede wszystkim towarzystwo mam, bo w domu to trochę nudziłem się, nie? A tak to się odżyło na nowo jakby, jak gdyby. Generalnie cel jest taki, żeby byli jak najbardziej samodzielni, że w razie zabraknie ich opiekunów, żeby mogli sobie poradzić. Wiadomo, że to są osoby, które gdzieś tam w domach opieki, gdzie tą pomoc mają też zapewnioną, potem będą się znajdować, no ale właśnie o to chodzi, żeby byli jak najbardziej samodzielni. Mam uczestnika, który nie potrafił pustego czajnika w rękach trzymać, a w tej chwili bez problemu nalewa wodę i wstawia i zalewa herbaty. U nas jest nauka wszechstronna. Często jest tak, że u nas uczestnicy robią wszystko, a w domu niestety 1/3 z tego, co u nas potrafią zrobić. I naprawdę potrafią zrobić, bo oni się bardzo angażują. Oni wszystko robią na 100%. Nie ma, że mi się nie chce, tylko trzeba zrobić, to jest zrobione. No zobacz, jaka piękna. W pracowni jesteśmy komputerowo-fotograficznej, którą kiedyś nazwaliśmy klik-pstryk. Klikamy i pstrykamy. Większość z nich woli być modelami, to muszę przyznać. Tak bardzo lubią tam coś się poprzebierać, coś tam założyć jeden drugiemu, więc większość jest modelami zazwyczaj. Ale zdjęcia też robią, no wiadomo, muszą też się uczyć obsługi urządzeń, więc zdjęcia robią jak najbardziej. Zawsze jest, ale ja zawsze sobie gdzieś tam w głowie mówię, to jest taka trema mobilizująca. I jeśli będzie, zawsze sobie mówię, jeśli będzie dobre nagłośnienie, to wszystko dobrze się uda. I dzisiaj się udało. Lubią błyszczeć na scenie i nieważne, że z naszego punktu widzenia to jest słabe, tak? Bo gdzieś tam fałszują, czy zapomną tekstu, czy patrzą się na terapeutę, żeby ten tekst wypowiedzieć. A tak naprawdę oni są zadowoleni, że mogli być na tej scenie i że na końcu ktoś im zaklaskał. I oni uważają, że są super. Jeżeli my w niej widzimy wartość, oni też sobie to widzą. Lubi pani malować? I to bardzo lubię, wręcz to jest moja pasja. Uwielbiam malować. Dokładnie te warsztaty mnie bardzo rozwijają. I tutaj jak chodzę i maluję obrazy i wierzę, że komuś się to bardzo spodoba i będzie wisieć na ścianie. Najbardziej trudne szczegóły jak się maluje, a teraz jak się maluje takie malutkie szczegółyki, trzeba pędzelkiem dokładnie cieniutkim domalować i
krajobrazy bardzo mi się podobają i zwierzęta, no wszystko to, co natura i wszystko to, co mam w duszy, w głowie poukładane, że tak powiem. Arteterapia polegała na tym, że było to 10 warsztatów malarskich. Pracowaliśmy pod okiem wybitnej artystki, pani Beaty Flanc. Zależało mi na tym, żeby to była osoba, która nie tworzy konkretnych obrazów. Dlatego wybraliśmy panią, która jest abstrakcjonistką. Abstrakcja daje możliwość różnych interpretacji. Możemy pokazać siebie tak, jak to widzimy. Ja to warsztaty nazywałam Maluj swój świat. I zaprosiłam do udziału w tym przedsięwzięciu gimnazjalistów i osoby niepełnosprawne z gminy Tarnowo Podgórne. Bez względu na stopień zdrowia danej osoby, to była czysta radość. Ponieważ to była integracja, to w środku czwórki stały dwie osoby, które były niepełnosprawne, a na zewnątrz dwie dziewczyny, które były sprawne. I mam takie dwie czwórki, które nie rozmawiając ze sobą w ogóle, nie komunikując się, tylko stojąc ramię w ramię, malowały takie dzieło, które przez półtorej godziny powstało, stoi za mną w tej chwili. To jest obraz, który jak zobaczyłam, to powiedziałam wow. Całym sobą, rękoma, różnymi materiałami, rękawiczkami, pędzlami, różnymi wałkami, wszystkie naprawdę. I co nam wpadło w ręce po prostu. Było naprawdę bardzo fajnie, nie było takiej żadnej bariery pomiędzy nami, a ludźmi niepełnosprawnymi. Myślimy o tym, żeby tworzyć im coraz lepsze warunki do takiego osobistego rozwoju, do odkrywania swoich różnych zdolności, talentów, bo tak tu się dzieje. Tu chociażby na tej galerii doświadczamy, ilu zdolnych artystów mamy w grupie tych osób. Zatem myślę, że będzie wyjście naprzeciw poprzez realizację nowego obiektu, który zostanie wybudowany w środku gminy Tarnowo Podgórne i który będzie służył osobom niepełnosprawnym jako warsztaty terapii zajęciowej. W przyszłym roku zamierzamy rozpocząć tą inwestycję. Nie powinno się bać tych ludzi, tylko powinno się ich kochać i szanować przede wszystkim i pokazywać im świat. Ty też lubisz jagodzina święta, nie? Tak. I pierniki. Pachnące, nie? I tego, i karp jest, makowiec pachnący, no i w domu wszystko pachnie, jak mama robi pierniki, no nie? Mama. No, ja też robię pierniki z moimi dziećmi. Najładniejsze są. No, ty też, nie? Jagodzina. Tak. No. Mama, te.